Rybnik to kolejne śląskie miasto, które w Śródmieściu chce stworzyć tak zwany park kulturowy. Wbrew nazwie nie chodzi wcale o zieleń, a o ustalenie pewnych zasad dotyczących przestrzeni publicznej. Mówiąc w dużym uproszczeniu, ma być ładniej, bardziej estetycznie i mniej pstrokato. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Paweł Jędrusik. Na razie nie ma jeszcze projektu, ale jest pomysł. Pomysł na to, żeby uporządkować wygląd przestrzeni publicznej w historycznym centrum Rybnika. Jeśli powstanie tu park kulturowy, właściciele nieruchomości będą musieli stosować się do ściśle określonych zasad dotyczących m.in. wyglądu i koloru elewacji czy umieszczania reklam. Zdaniem mieszkańców to dobry pomysł. Żeby też to było estetyczne i miłe dla oka. Jak najbardziej, żeby było ładnie. No jak to jest tak zrobione, to niech tak jest, bo to fajnie wygląda. Jak to odnowione, to lepiej wygląda, jak kiedyś było. Jak ja pamiętam, za młodu, jak ja się tu urodził w Rybniku, to było szare, to szkoda godać, to było szare to tutaj. Szare już nie jest, ale też nie może być zbyt kolorowe. Chodzi o to, że w reprezentacyjnej części miasta znajdują się często historyczne budynki. Obok nich powstają nowe, które mogą swoim wyglądem odstraszać. Ta podstawowa forma ochrony zabytków, czyli indywidualny wpis do wojewódzkiego rejestru, wiadomo, dotyczy obiektów, które mają bardzo wysoką wartość, ale często jest tak, że mamy piękny rynek, jakiś układ średniowieczny, tak jak tutaj w Rybniku Śródmiejski, natomiast jest to pewna mieszanka, cały czas biegnie do przodu, powstają nowe obiekty i chcemy po prostu za pomocą takiej formy ochrony zachować w takiej przestrzeni ład. Na razie jednak do wprowadzenia w życie uchwały droga jest jeszcze daleka. Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne, które potrwają 100 dni. Chcemy mieszkańców uprzedzić po to, żeby w przyszłości przygotować dobrą uchwałę. Czyli pierwszy raz chyba robimy to w taki sposób, jak do tej pory miasta tego nie robiły. My nie konsultujemy już gotowej uchwały, która wprowadza konkretne zasady i ochronę prawną zabytków, tylko konsultujemy właściwie koncepcję, ideę, początek rozmów. Mamy wyznaczony zakres parku kulturowego, to wiemy. Mamy wyznaczonych 30 obiektów, które chcemy chronić. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w Rybniku taką uchwałę chcieliby wprowadzić w życie jeszcze przed wyborami samorządowymi, które odbędą się wiosną przyszłego roku.